Dzień dobry Państwu. Dziś moim Państwa gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No co, Wasza partia ma powody do chyba teraz jednak dumy przed kilkoma dniami zaprzysiężenie prezydenta. No i mobilizacja sił w walce o jak najwięcej miejsc w parlamencie. Panie redaktor, na pewno są ogromne nadzieje i oczekiwania związane z prezydenturą Andrzeja Dudy. Głosowało przecież na niego bardzo wielu ludzi niezwiązanych z Prawem i Sprawiedliwością. Ludzie chcą wierzyć, że nowy prezydent, człowiek uczciwy, ja go znam osobiście, przyjaźnię się z nim, byliśmy razem współpracownikami świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w kancelarii prezydenta, że rozwiąże problemy, które w Polsce są coraz bardziej dostrzegalne. Problem zamknięcia się tej sceny politycznej, również problemy materialne, gospodarcze, bezrobocie, niestety również kojarzone z obecną władzą różnego rodzaju afery, Amber Gold i inne. Oczekują wszyscy, że Duda jest w stanie to wszystko zmienić. Ja życzę mu jak najlepiej, zresztą nie tylko ja, bo choćby tego dnia, kiedy było zaprzysiężenie, kiedy słuchaliśmy jego orędzia do narodu, w całej Polsce odbywało się na przykład wiele tysięcy mszy świętych w jego intencji, w intencji ojczyzny. To pokazuje, jak ogromne poruszenie, jak ogromne nadzieje są związane z Dudą. My, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no, dostrzegamy oczywiście wzrost zaufania ze strony społeczeństwa. Macie nadzieję, że właśnie to zaufanie do prezydenta się przełoży na zaufanie w ogóle do samego ugrupowania? On jest człowiekiem, który wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości i nie odcina się od nas, ale jego jednak funkcja jest funkcją ponadpartyjną. On ma ludzi łączyć, a nie być tylko reprezentantem, prostym reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że pan prezydent Andrzej Duda to rozumie, bo w swoim orędziu wielokrotnie mówił o potrzebie budowy wspólnoty. Ja głęboko w to wierzę, że Polacy muszą ponad... Muszę tu przerwać, a proszę powiedzieć, czy wierzy pan, panie pośle, w to, że skończy się ta wojna polsko-polska, nie wiem, w najbliższym czasie, że to jest możliwe w ogóle, żebyśmy znowu wszyscy, jakby nie patrząc na te podziały, na ideologię, mogli Panie redaktor, podziały są bardzo głębokie. 8 lat rządów Platformy doprowadziło do tego, że znaczna część społeczeństwa nie ufa władzy jakiejkolwiek, nie ufa nikomu. Jest przekonane, że politycy są złodziejami, są kastą cwaniaków walczących tylko o swoje przywileje, o swoje interesy. Podział na ludzi, którzy załapali się w cudzysłowie na transformację, na przemiany, którzy są bogaci i tych milionów, niestety coraz większej ilości. Można dyskutować, co jest przyczyną tych podziałów, czy rządy Platformy, czy wcześniejsze jakieś animozje pomiędzy już partiami głównymi. No, te animozje zaczęły się coraz bardziej nakręcać. One były przy tworzeniu jeszcze kiedyś próby tworzenia popisu, natomiast niewątpliwie ma pani rację, że podziały są coraz większe, ale ja bym odwrócił sytuację. Jeżeli Polacy, naród polski, nie dokona jednak pewnego pojednania i ustalenia, dobrze, możemy się różnić w jakichś obszarach. Ale jesteśmy gdzieś tam jednak wspólnotą, ale jest jakiś paradygmat, są jakieś pryncypia, jak to się kiedyś mówiło pięknie, imponderabilia, wobec których, niezależnie od tego, czy mamy poglądy lewicowe, prawicowe, musimy tego bronić. Jeżeli Polacy tego nie będą w stanie przeprowadzić w najbliższych latach, i to nie jest czas dany wiecznie, to Polska nie będzie się rozwijała, Polska jest zagrożona. Sytuacja międzynarodowa jest niestabilna, pojawiają się nowe zagrożenia, choćby ten podział związane... ktoś może po prostu wykorzystać. Dokładnie, i ten podział tylko Polsce może zaszkodzić. Ja myślę, że Andrzej Duda to znakomicie rozumie i z jego strony to nie są jakieś puste gesty. On rzeczywiście chce budować tę wspólnotę. Nie tylko wspólnotę trzymania się za ręce na świętach narodowych, chociaż to jest też szalenie ważne, żebyśmy za chwilę, na przykład 15 sierpnia, przy obchodzeniu cudu nad Wisłą, przy spotkaniach choćby na cmentarzu obrońców Wisły, byli razem. Dobrze, możemy się różnić w bieżącej ocenie polityki, ale jesteśmy razem, budujemy również tam tożsamość historyczną, ale nie tylko wtedy, jeszcze raz powtórzę, kiedy się będziemy trzymać za ręce, ale również próbujemy zrozumieć interesy innych Polaków, innych grup społecznych. Dobrze, wiedzie mi się dobrze, mogę dziękować Panu Bogu, że za nogi go złapałem. Tak wielu ludzi w Polsce mówi, lepszych czasów to nie było. Jestem bogaty, mam dobre mieszkanie, mam fajny samochód. Gdziekolwiek się nie rozejrzeć, mamy samochody, tak, wszystkich stać na wczasy niemalże. Jeżdżę na wczasy i tak dalej. Dobrze,
To jest dobrze, że ludzie się rozwijają, że mogą realizować swoje aspiracje życiowe, ale są miliony ludzi wykluczonych. Ludzi, którzy sobie nie radzą. Nie dlatego, że są leniami, nierobami, rozpitymi, zdemoralizowanymi. Dlatego, że poupadały całe gałęzie przemysłu. Włocławek jest tego dobrym przykładem. Poupadały różne sprawy. Nie potrafią się po prostu odnaleźć w tej rzeczywistości. Nie każdemu jest to... To nie jest tak, że każdy może indywidualnie kształtować swój los. Jeżeli będzie tylko i wyłącznie na poziomie indywidualnym, no to w geście desperacji wyjedzie za granicę. Szukać roboty na zmywaku w Londynie. Żadna praca notabene nie hańbi, ale... To też czasami miejsce determinuje to, kim jesteśmy, prawda? No, ale rolą państwa jako wspólnoty organizującej życie narodu jest wyrównywanie szans. Jest takie poprzez system prawny, ekonomiczny, różnego rodzaju zachęty finansowe, czy też w inny sposób, tworzenie warunków, żeby ludzie niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czy wybrali sobie wielkie miasto, czy wybrali Warszawę, czy wybrali Włocławek, czy wybrali malutką wieś, na przykład taką, w jakiej ja mieszkam, żeby wszędzie mogli mniej więcej podobnie, nigdy to nie będzie zawsze jednakowo, ale mniej więcej podobnie móc realizować swoje aspiracje życiowe i po to jest państwo potrzebne. Również po to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo międzynarodowe. Również, żeby zabezpieczyć odpowiedni poziom służby zdrowia. Co tu sobie indywidualnie człowiek może zrobić? Owszem, ludzie bardzo bogaci będą się leczyli w klinikach w Wiedniu, w Nowym Jorku, w Londynie, ale mówimy o przeciętnym obywatelu, który nie jest w stanie samemu sobie zabezpieczyć za własne pieniądze, kupić sobie służbę zdrowia. Tu jest potrzebna działalność państwa, czyli państwo jest pewną instytucją, która ma pomóc obywatelowi, a nie być tym opresorem, tym państwem opresyjnym. Mówi pan dużo o tej opiekuńczej roli państwa. Czy to jest właśnie pana pogląd? Czy pan tak to widzi? Ja jestem absolutnie zwolennikiem teorii, którą głosił człowiek, któremu bardzo ufałem, z którym się utożsamiałem, czyli świętej pamięci Lech Kaczyński. Notabene wielką krzywdę mu wyrządzono i boję się, że ta pogarda, jaka była okazywana Lechowi Kaczyńskiego, mu ten cały przemysł pogardy, w którym wiele mediów się zaangażowało, będzie powtórzony wobec Andrzeja Dudy. Bo już pierwsze dni pokazują, że jest kontestowany, obśmiewany, krytykowany, takie szczypanie się zaczyna, czyli powtarzanie tego, co było z Lechem Kaczyńskim. Natomiast wracając do pani pytania, Lech Kaczyński mówił o Polsce solidarnej, czyli Polsce, która nie blokuje nikomu drogi rozwoju, szans rozwoju, wykorzystania różnych przecież u każdego człowieka zdolności, pracowitości, pewnej smykałki do interesów. Polacy są narodem zdolnym i pracowitym, więc nikomu nie ogranicza możliwości rozwoju, ale nie zapomina o tych najsłabszych. Nie zapomina również o tych, którzy często nie z własnej winy sobie nie radzą, którzy nie są w stanie zgromadzić tego majątku, żyć bardzo godnie. Bardzo było mi przykro, że w czasie orędzia, no, w historycznym dniu zaprzysiężenia prezydenta było z ław Platformy siedzących obok mnie posłów słychać to buczenie w momencie, kiedy Andrzej Duda zaczął mówić o polskiej biedzie. Ta polska bieda jest faktem. My możemy mówić o tym, że Polska się rozwija. Pan pochodzi z mojej miejscowości, mieszka na wsi i tam ta bieda chyba jest jednak bardziej widoczna, aniżeli w Warszawie, prawda? Oczywiście, w Warszawie żadnej biedy nie widać, w żadnej stolicy europejskiej nie widać biedy, nawet w małych krajach typu Litwa czy Łotwa biedy nie widać, ale bieda już jest w tych miastach, gdzie poupadały przemysły, gdzie często wiodący zakład upadł i ludzie nie mają pracy. Ogromne bezrobocie przekłada się na wyjazdy zagraniczne. Ja mam do czynienia często z samorządowcami, również z księżmi, którzy mówią, jak drastycznie ubywa ludzi w tych miejscowościach, w których oni mieszkają. Więc wydaje mi się, że również o tej biedzie, o której mówi Główny Urząd Statystyczny, przecież Duda nie oparł się na jakichś swoich wydumanych wyobrażeniach, tylko na tym, co miesiąc czy dwa miesiące temu Główny Urząd Statystyczny podał o tym, że w Polsce żyje w warunkach nędzy ponad 800 tysięcy dzieci. To jest często wina rodziców, że te dzieciaki idą głodne do szkoły. Ja tutaj nie chcę, broń Panie Boże, usprawiedliwiać każdego rodzica. Bo mnie się wydaje, że nawet w największej biedzie, w rodzinie najbardziej biednej, na tą kromkę chleba chyba każdego stać, żeby dzieciak głodny nie szedł. Ale jest to fakt. Jeżeli prezydent o tym mówi, to nie wolno buczeć. Przepraszam, ja nie chcę tutaj obrażać kolegów i koleżanki z Platformy, chociaż bardzo wiele nas dzieli, ale to jest takie buczenie baranów.
bo trzeba widzieć, że Polska się rozwija, że jest wiele rzeczy, które się udały, ale nie zaciemniać, nie fałszować rzeczywistości, mówić, że wszystko jest idealnie. I o tym, czy my w najbliższych latach będziemy w stanie wykorzystać szanse związane ze środkami unijnymi, z pewną pozycją Polski centralnie położonej w Europie, z wykorzystaniem naszych zasobów naturalnych, czy też będziemy takim krajem gorszej kategorii w Unii Europejskiej, to wszystko zależy od nas, zależy również i od determinacji polskich władz. Duda jest zdeterminowany, by o silną Polskę walczyć. Nie przeciwko komuś, ale o silną Polskę, bo 40-milionowy naród, wydaje mi się, nie powinien być skazywany na stanie w kącie, jak to kiedyś na przykład prezydent Francji nam powiedział, że powinniśmy stać w kącie Europy. Nie, tak nie uważam. Tylko czy znajdzie partnerów, żeby ta jego wyciągnięta ręka do tej wspólnoty, do tej zgody nie pozostała w zawieszeniu. Na chwileczkę może jeszcze jednak o panu, panie pośle. Zamierza pan po raz kolejny startować w wyborach parlamentarnych. Jakie pan sobie stawia cele osobiste, jeżeli uda się kolejne 4 lata istnieć w życiu politycznym? Panie redaktor, ja mam dość specyficzną funkcję i specyficzne obszary zainteresowań. Może nie specyficzne, ale w przypadku dużego miasta, tak jak Włocławka, pewnie one się wydają dość egzotyczne. Ja całe swoje dorosłe życie zajmuję się rozwojem tak zwanej polskiej prowincji, czyli obszarów wiejskich, nie tylko rolnictwa. Rolnictwo jest ważnym fragmentem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, ale tylko jednym z wielu. Coraz częściej ludzie mieszkają na obszarach wiejskich i to jest pewne zjawisko w Polsce, wyprowadzają się nawet z miast. I oni będą się zajmowali rolnictwem, czyli rozwój obszarów wiejskich, zapewnienie jakości życia, rozwoju infrastruktury, możliwości realizacji swoich aspiracji życiowych przez ludzi, którzy mieszkają nie tylko w Warszawie czy w metropoliach. To jest to, czym się zajmuję. Jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był pan przecież podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Byłem wiceministrem. Również to, co dla mnie było może najważniejsze, byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego właśnie do spraw wsi i rolnictwa. Jestem współautorem programu rolnego wiejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z osób, które tymi obszarami się w PiS-ie zajmują, więc ja właściwie nie mam szczególnego wyjścia, nawet gdybym za bardzo nie chciał, to i tak jestem potrzebny w prawie. Rolnicy powinni otrzymywać dopłaty za straty suszowe? Powinni. Rolnicy są w sytuacji, w jakiej nie znajdują się inne zawody, że efekt ich pracy tylko w części zależy od ich pracowitości, zaradności, przedsiębiorczości i przewidywalności. W dużej mierze zależy od tego, od przyrody, od Pana Boga, czy od przyrody, zależy jak tam kto zdefiniuje. I są potrzebne pewne kompleksowe systemy zabezpieczenia, przede wszystkim w postaci systemu ubezpieczeń i rolnicy to rozumieją. Jest system wsparcia, ale nie da się ubezpieczyć od suszy. Który zresztą my kiedyś stworzyliśmy, szczęśliwie go nie zniszczono, czyli ubezpieczenie od zjawisk przyrodniczych, od klęsk żywiołowych, ale są czasami zjawiska tak masywne, jak na przykład susza, że no, zakłady ubezpieczeniowe sobie z tym nie poradzą. Wtedy jest potrzebna pomoc państwa. Tylko mnie martwi co innego. To się co roku pojawia. No wiadomo, zmiany klimatyczne powodują, że lata są coraz suchsze, jest coraz mniej opadów, coraz mniej wody z okresu zimowego, nie ma śniegów praktycznie. Do tego trzeba podchodzić w sposób no bardziej kompleksowy. To jest kwestia gospodarki wodnej. Szczególnie ważna na Kujawach. Więcej się mówi o tym, że tutaj, w naszym regionie. Przecież nasz region Kujaw, zarówno białych, jak i czarnych, stepowieje. Tu opady są tak małe, że za chwilę wegetacja będzie pod znakiem zapytania. Więc trzeba tego robić. Tego problemu dopłaty do suszy to nie rozwiąże. Dopłata to rozwiązuje na bieżąco, żeby ci rolnicy nie zbankrutowali, żeby mieli z czego odtworzyć produkcję w roku następnym, ale są potrzebne duże działania systemowe państwa, które miałyby zatrzymać wodę bezproduktywnie uchodzącą do Bałtyku. Tu się pojawia kwestia kaskadyzacji Wisły, kolejnej Tamy, możliwości nawadniania Kujaw, ale również małej retencji rozproszonej. Wiele cieków, rzeczek mogłoby być przegrodzone tak, jak przez wieki Polacy czynili. Tam były wtedy młyny różnego rodzaju, teraz mogłyby być elektrownie małe wodne, ale przy okazji retencja wody. Mielibyśmy i wodę dla rolnictwa, i wodę na cele komunalne, i produkcję prądu, i rekreację, i ryby przy okazji. Wiele rzeczy można by zrobić, ale są potrzebne działania kompleksowe. W pojedynkę tu obywatele sobie sami też nie poradzą. I dlatego jest potrzebna aktywna
rola państwa, państwa uczciwego, a nie tylko państwa rozumianego jako politycy pilnujący własnych interesów, by nie powiedzieć w sposób bardzo brutalny, stołków i koryta. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.